Kontynuujemy serię zwaną Szkoła Chrystusa. Przechodzimy do lekcji Uczenie się przez objawienie. Na początku przeczytamy Ezechiela 42-4. W widzeniach Bożych przeniósł mnie do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze, a na niej naprzeciwko mnie było coś, jakby zbudowane miasto. Przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu. Miał on w ręku lniany sznur i pręt mierniczy, a stał w bramie. Mąż ten przemówił do mnie: Synu człowieczy, patrz twoimi oczami i słuchaj twoimi uszami. Zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę, gdyż sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. Zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz. A teraz Ezechiela 43, wiersze 10 i 11. A ty, synu człowieczy, opisz domowi izraelskiemu świątynię, jej wygląd i jej plan, aby się wstydzili swoich przewinień. A gdy będą się wstydzić wszystkiego, co uczynili, narysuj świątynię, jej urządzenie, jej wyjścia i wejścia, cały jej plan, obwieść im wszystkie przepisy o niej i wszystkie jej ustawy i wypisz to przed ich oczami, aby przestrzegali wszystkich jej ustaw i wszystkich o niej przepisów. A teraz otwórzcie ze mną Jana 1, od 1 do 4. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. I otwórzcie również Jana 1:51. Powiedział też do Niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. I ostatecznie przeczytamy objawienie 2:1-16. Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie, jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia, nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich,
by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Tu mamy Bożą odpowiedź na stan upadku. Kiedy prezentowana jest Boża myśl o nowym niebiańskim domu, o domu w każdym szczególe, wymierzonym i określonym z góry. Kiedy Kościół w czasach zapisywania Nowego Testamentu stracił już swoją czystość, prawdę i moc, Jan z natchnienia Ducha przedstawił wizję osoby Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana była pisana właśnie wtedy, kiedy Kościół nowotestamentowy utracił już swój pierwszy kształt i namaszczenie. Na taką sytuację Bóg reaguje nową prezentacją swojego Syna w sposób niebiański i duchowy. Jest to nowe objawienie Syna Bożego. Nie tylko jako Jezusa z Nazaretu, ale jako Syna Człowieczego i Syna Bożego. Bożym sposobem odnowienia, kiedy Jego oryginalna i pełna myśl została utracona, jest pokazanie na nowo swojego Syna. Taki jest zawsze Boży sposób działania. Pamiętajcie, że Bożą odpowiedzią na każdy ruch jest zawsze Jego Syn. Wszystko dla Boga i dla nas jest zawarte w objawieniu serca Pana Jezusa Chrystusa. Istnieją całe rzesze ludzi, którzy znają doktryny nowotestamentowe, mają techniki i porządek, ale są zimni i są podobni do sztywnej ramy. To Paweł miał na myśli, kiedy powiedział w 2 Tymoteusza 3:5, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Doktryna jest zawsze formą prawdy. Dobra i święta doktryna tworzy świętych ludzi. Nieświęta doktryna tworzy nieświętych ludzi. Paweł powiada, że przyjdą czasy, kiedy te święte doktryny stracą właściwości do przemiany ludzi. One będą tylko formą. Kiedy tak się stanie, pozostaje tylko jedna odpowiedź, a jest nią świeże i nowe objawienie Syna Bożego. Bożą drogą chwały jest Jego Syn. Bożą drogą życia jest Jego Syn. Bożą drogą mocy jest Jego Syn. Bożą drogą do niebiańskiej natury jest Jego Syn. Po pierwsze, światło tworzy życie, a to światło jest w objawieniu Jego Syna. Ewangelia Jana 1:4? W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. O tym musimy zawsze pamiętać. Gdzie brakuje życia i gdzie brakuje prawdy, tam nie szukamy prawdy jako takiej, ale z całego serca szukamy Chrystusa, który jest prawdą i życiem. Bóg przekazał wszystko o sobie w swoim Synu. Nie można wiedzieć ani mieć czegokolwiek z Boga z pominięciem Pana Jezusa Chrystusa. Bóg przygotowuje nas dla szczególnego miejsca. On wyciągnął nas z tego świata, aby nas przyprowadzić do Chrystusa. W 5 Mojżeszowej 12:28 czytamy: przestrzegaj i słuchaj tych wszystkich słów, które ja ci nakazuję, aby dobrze się powodziło tobie i twoim synom po tobie na wieki, jeżeli będziesz czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana Boga twego. Nigdy nie doznam szkody, jeżeli będę czynił to, co jest dobre. W Jakuba 1:13 i 14 czytamy: Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Izrael wyszedł z Egiptu, będąc do Egiptu bardzo przyzwyczajony. My też podobnie, jak Izrael, żyliśmy w Egipcie, to znaczy w świecie, dość długo. Egipt był w naszych sercach. Kiedy Bóg mówi, naśladuj mnie, patrzymy czasami na to, jakbyśmy mieli iść na skazanie.
Nasza służba wygląda jak podróż na pustynię, by być tam zniszczonym. Ale pamiętajcie, że pustynia jest dla doświadczenia, a nie dla zniszczenia. Jeżeli przechodzisz przez powódź i ogień, a chodzisz z Bogiem, to nie jest dla zniszczenia, ale dla doświadczenia. Podążanie za obłokiem prowadzi do pewnych bardzo trudnych sytuacji, ale one istnieją zawsze dla naszego dobra. Ja modliłem się już modlitwą Mojżesza. Panie, dlaczego włożyłeś to wszystko na mnie? Jeżeli tak o mnie myślisz, to skończmy z tym i zabierz mnie do domu. Ale pamiętajcie, sprawiedliwi żyją z wiary. Jeżeli ja nie odejdę od tego, co Bóg chce wykonać w moim życiu, to nigdy nie będę zraniony, naśladując to, co dobre. Ja jednak doświadczam zranień, chociaż naśladuję to, co dobre. Dlaczego tak? Właśnie. Ponieważ zranienie pochodzi z tego, co już we mnie jest. Jako rezultat moich związków z Egiptem, czyli ze światem. Zranienie przychodzi, kiedy ja naśladuję Boga, gdyż On postanowił mnie uwolnić od wszystkiego, co nie jest z Chrystusa. Kiedy Bóg patrzy na swój Kościół, nie widzi nic poza Chrystusem. A wszystkie Jego działania w nas zmierzają do uwolnienia nas od tego, co nie jest z Chrystusa. Musimy to zrozumieć. Albo będziemy oskarżać Boga o to, czego On nie jest winien. Zranienie, którego doświadczam, podążając za obłokiem, jest wynikiem mojej postawy, którą nabyłem w Egipcie, czyli w świecie. Bóg chce się z tym rozprawić. On poprowadzi mnie do Gilgal i przez Jordan, aż rozprawi się z tą postawą. W 5 Mojżeszowej 8:1 Bóg mówi: starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą przysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Następnie w 1 Koryntian 10:11 znów czytamy te słowa. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Wszystko to ma uczyć mnie, jak postępuje Bóg i jak będzie postępował, by mnie doprowadzić do tego miejsca, które jest dla mnie. Abraham doświadczył tego. Był wyprowadzony z Chaldei, otrzymał obietnicę miasta, którego twórcą i budowniczym był Bóg. Jego postawa względem tej obietnicy trzymała go przez straszne doświadczenia pustyni. Jego postawa była właściwa. Wiem, że ten sam Duch Święty, który działa we mnie, działa i w was, i On spowoduje, że to wszystko się spełni w twoim duchu, kiedy będziesz gotów. Kiedy żona Abrahama zmarła, on poszedł do Sychem, by kupić pole i tam ją pochować. Tamtejsi ludzie powiedzieli: Abrahamie, ty jesteś ojcem i wszystko należy do ciebie, po prostu weź sobie to pole. Abraham powiedział: nie, gdyż wy musicie zrozumieć moje podejście do tego. Ja jestem tylko przechodniem. Chcę to kupić, gdyż tak naprawdę nie o to mi chodzi. Nawet nie chcę robić wrażenia, że ta ziemia do mnie należy. Nie roszczę sobie do niej żadnego prawa. Ja dążę do miasta, którego twórcą i budowniczym jest sam Bóg. Tak więc Izrael miał przykład, jaką mieli zajmować postawę. Wy i ja też mamy taki przykład. W poprzedniej lekcji rozważaliśmy, jak Bóg konfrontuje nas z goryczą i uporem, które wynieśliśmy z Egiptu. I stwierdziliśmy, że odpowiedź na to wszystko jest w Jezusie. Odpowiedzią jest krzyż. Bożą reakcją jest zawsze nowe objawienie Jego Syna. Chrystusa można poznać tylko przez objawienie. Niemożliwe jest posiadanie lub poznanie czegokolwiek z całej pełni Boga, zawartej w Jego Synu, bez objawienia Ducha Świętego do naszego ducha. To jest treścią Ewangelii Jana. W środku tej Ewangelii jest człowiek, który urodził się niewidomym. On nigdy nie widział. Nie chodziło tu o przywrócenie wzroku,
ale o obdarzenie go wzrokiem. On przypuszczał, zgadywał lub wyobrażał sobie cokolwiek, ale przejrzenie było dla niego czymś zupełnie nowym. W duchowych realiach dzieje się tak samo. Nic byśmy nie zobaczyli, gdyby nie cud dokonany w naszych sercach. Dopóki Bóg nie da nam objawienia, to nic nie zobaczymy. Objawienie przychodzi tylko z woli Syna Bożego. Objawienie zawsze jest ilustrowane w praktycznych sytuacjach. Nigdy nie otrzymamy objawienia inaczej niż w sytuacji konieczności. Zasadą manny jest to, że Bóg zachowuje objawienie samego siebie w Chrystusie tylko dla praktycznych i koniecznych sytuacji. Nie otrzymamy objawienia jako zwykłej nauki lub doktryny. Nowy Testament jest bardzo praktyczną księgą, gdyż narodził się w presji potrzeby konkretnej sytuacji. Pan jest przeciwny zwykłej prawdzie teoretycznej lub prawdzie technicznej. Musimy przejść do sytuacji z Nowego Testamentu, by otrzymać objawienie Chrystusa, jakiego On potrzebował w danej sytuacji. Duch Święty prowadzi nas w rzeczywiste warunki, sytuacje i potrzeby, w których tylko świeże poznanie Pana Jezusa Chrystusa może przynieść nam wyzwolenie. To oznacza właśnie niebiański fundament. My, zielonoświątkowcy i być może też inni, uważamy, że fundament niebiański jest czymś jednym, podczas kiedy Bóg uczynił go czymś innym. Bliższe rozważenie listu do Hebrajczyków odkryje, że słowa wiara i niebiański to swego rodzaju synonimy. Niebiański grunt, fundament, to miejsce, do którego jesteśmy prowadzeni przez Boga, gdzie nie ma już żadnych kroków w przód lub w tył, dopóki Bóg nie da nam świeżego objawienia, dopóki nie przyjdzie odpowiedź z nieba. To jest właśnie niebiański fundament, grunt. Abyśmy otrzymali takie objawienie, musimy być zaprowadzeni do takiej sytuacji. Bóg zawsze objawia siebie w Chrystusie w powiązaniu z praktycznymi sytuacjami. Duch Święty poprowadzi nas do sytuacji, jeżeli jesteśmy w Jego rękach, w których konieczne nam będzie nowe poznanie Pana. Kiedy Izrael doszedł do Morza Czerwonego, morze było przed nimi, góry były po obydwu stronach, a armia Faraona za nimi. Znaleźli się w sytuacji, że gdyby Bóg się im nie objawił, byłoby już po nich. Jeżeli my znajdziemy się w sytuacji, która jest bardzo ciężka i trudna, wtedy w tej sytuacji możemy prosić o objawienie od Pana. Dlatego z tych wszystkich trudności powinna płynąć zachęta. Niech Bóg sprawi, byśmy właśnie takie objawienie mieli w sercach.